Witam Państwa na kolejnym filmie. Dzisiaj się już zorientowaliście po tytule, że temat będzie bardzo gorący, bo on jest w sumie w internecie jest gorący. Trwa swoista batalia między zwolennikami pana Potockiego i przeciwnikami. Natomiast no, często mnie pytacie w mailach, w komentarzach, no, jakie jest moje zdanie, nawet co niektórzy to tak usilnie potrzebują, nawet linkują tam różne materiały przeciwników Potockiego, pana Potockiego, żeby no, w jakiś sposób zajął stanowisko. Oczywiście ja zajmuję stanowisko jak najbardziej, to jest moja historia, miałem z tym panem do czynienia, no i po prostu chcę się podzielić wnioskami, moje zdanie na ten temat i dlatego robiłem, stwierdziłem, że zrobię ten film, żeby Państwu odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ do tego to już nie jest jeden, nie dwa i tak dalej. Nawet wczoraj miałem rozmowę telefoniczną w sprawie tego filmu, co powinienem powiedzieć, ewentualnie rozmowę, że powinienem w ogóle zrobić na ten temat film. Otóż wiecie Państwo bardzo dobrze, że jest wielka burza w internecie na temat pana Potockiego. Są zwolennicy, są przeciwnicy. Bitwa jest zażarta, lecą najcięższe argumenty typu palników, niepalników i tak dalej. A więc już tam idzie ona ostro. Jedni pokładają bardzo duże nadzieje w tym panu, a niektórzy z zaciekłością maniaka potrzebują po prostu jego w jakiś sposób zdyskredytować. No i w końcu jakby ta wojna się przerzuca tutaj na komentarze i maile, które otrzymuje. No i teraz w mailach niektórzy nawet chcą koniecznie się dowiedzieć, żebym potwierdził, że to jest hrabia i tak dalej, i tak dalej. Ja Państwu powiem tak, że póki nie zobaczę żadnego dokumentu, który powiedzmy potwierdza to czy owo, to ja Państwu też nie powiem. Te dokumenty, z tego co mi mówi przez telefon, te dokumenty znajdują się w Londynie, odpowiednio zabezpieczone i tak dalej. To wtedy po prostu mogę coś powiedzieć, jak zostanę dokumentu. Póki nie zobaczę dokumentu, no to nic na ten temat nie mogę powiedzieć. Powiedzmy, jest tak jak jest, bo tak się przyjmuje, że tak jest. Ale no, pytanie, czy tak jest. No ale to wszystko w odpowiednim czasie być może będzie ujawnione, ale to nie ma znaczenia w tej chwili. Chcę Państwu powiedzieć, że wiążecie duże nadzieje. Przeciwnicy też wiążą duże nadzieje. No i chcę powiedzieć tak. Jaki mój wniosek wynika z samych przeciwników? Przeciwnicy są tacy sami, działają według takich samych metod, jak przeciwnicy niepocentryzmu. Tak samo. Metody dokładnie takie same. Ja przerobiłem to 2,5 roku i widziałem to, w jaki sposób się to robiło na przykładzie niepocentryzmu. Tak samo się teraz robi na przykładzie pana Potockiego. Ale co chcę, tutaj tematyka jest zupełnie inna. Tutaj się jest, pan Potocki jest politykiem, on się zajmuje sprawami politycznymi, ja się nie zajmuję politycznymi, ale w tym filmie muszę powiedzieć, w jaki sposób zająć stanowisko. Przynajmniej chcę, ze względu na tych, którzy oglądają Królewską Telewizję i mamy tutaj zupełnie inną tematykę. I teraz, co chcę tutaj powiedzieć jeszcze ciekawszego, wiele lepszego. Ja miałem z nim do czynienia w tak zwanym Sejmie Walnym. Była to grupa dyskusyjna i on tutaj po części pomógł w jednych kwestiach, wytłumaczył pewne sprawy i chcę powiedzieć historię, od czego to się wzięło, że w ogóle był temat taki, że nawet swojego czasu występowałem jakby w jego imieniu. Zresztą ja Państwu zalinkuję tutaj wszystkie materiały, żebyście zrobili sobie pogląd. Pani Beata Andreas pokładała w nim bardzo duże nadzieje i w sumie ona znała te kwestie prawne, które on teraz porusza bardzo dobrze, dlatego ja też te kwestie prawne znam. Cały wist polega na tym, że ja miałem w grudniu 2015 roku do czynienia z nim, rozmawiałem telefonicznie, zrobił bardzo dobre wrażenie. Jako tak zwany mąż stanu, tak to można nazwać, zrobił bardzo dobre wrażenie, bardzo dobrze się z nim rozmawiało na różne tematy. Pytałem się o różne rzeczy, odpowiadał właśnie w sprawie dokumentów i tak dalej.
Tom Wilson mi powiedział, że to znajduje się w Londynie w sejfach i tak dalej. No dobrze. Pytałem się też, zadałem takie jedno takie pytanie kontrowersyjne. Dlaczego go jeszcze nie sprzątnęli, nie? No jeżeli on ma takie argumenty, nie? On po prostu wyciąga, nie? Dlaczego nagle nie sprzątnę? Mogli go przecież sprzątać, jak sprzątano powiedzmy różnych polityków, na przykład Sikorskiego, adiutanta Sikorskiego w 1942 roku, którego wyrzucono przez okno. No, na przykład takie kwestie, nie? No i powiedział, że jest po prostu na swój sposób zabezpieczony, on się tego nie boi. O. I chcę powiedzieć, że tutaj w tych rozmowach telefonicznych, one były po prostu przez 2000, właśnie przez dwa dni 2015 roku, przez 19-20 godzin, tam było dość intensywnie, rozmawialiśmy. Wiele spraw, żeśmy tam poruszyli. Natomiast zadzwonił do mnie jeszcze w tym roku, kiedy wyszłem ze szpitala, spytał się o zdrowie. Co ciekawe, kiedy ja robiłem filmy na temat kremu, doskonale wiedział, że Chrystus, że zna to opowiadanie o tym, że to kwestia, że Chrystus urodził się na Krymie, no to dokładnie o tym wiedział. No i też wiedział dokładnie, że ten pałac w Liwadii na Krymie to jest nic innego jak pałac jego rodziny. Zresztą ja też o tym wiedziałem, też mu wspomniałem. I tam właśnie rezydował Franklin Delano Roosevelt w czasie tak zwanej konferencji jałtańskiej. To właśnie tam, w tym pałacu. Był też świetnie zorientowany o kulisach Majdanu na Ukrainie, o tym właśnie, że mieli zamiar właśnie tam w szelfie Krymu szukać złota, gazu i tak dalej, jeszcze szukać. No to praktycznie oni mieli robić tak zwany próbny odwiat. Też świetnie o tym był zorientowany. Był zorientowany też o wielu innych kwestiach. W każdym razie zrobił dobre wrażenie. Natomiast kiedy przyszedł rok 2016, to on się w jakiś sposób odciął od pani Beaty Andreas i mi w ten sposób podpadł. No właśnie. No i to tak się, można powiedzieć, skończyła cała ta historia związana właśnie z panem Potockim. Natomiast ja mogę widzieć dzisiaj, tak patrząc z perspektywy czasu, wszyscy przeciwnicy pana Potockiego posługują się takimi samymi metodami, jak walczono przez 2,5 roku z niebocentryzmem. To są te same metody, to jest tam w jakiś sposób. Starają się zdyskredytować kogoś, ktoś ma jakieś argumenty, ktoś coś mówi, no i to trzeba jemu zakwestionować jego intencje, żeby w jakiś sposób tam, żeby społeczeństwo było w jakiś sposób, żeby miało białe i czarne o takiej danej osobie. No i tak to wyglądało. I tutaj co chcę Państwu powiedzieć jeszcze, bo tutaj mam ściągę. Taka jedna ciekawostka jest. Otóż 2016 rok, ponieważ ja miałem jego numer, kolega przyszedł do mnie z takimi informacjami, które dotyczą właśnie tej drugiej RP. On przyszedł, chciałby ze mną porozmawiać i stwierdził, że czy nie mógłbym dać tego telefonu, no i który po prostu został wykorzystany po to, żeby po prostu ktoś, pan Berdowicz, namówił pana Potockiego, dostał ten numer, zadzwonił do niego i poruszył tą kwestię, czy nie mógłby u niego być wywiad. No i tak się rozpoczęły te wywiady pana Potockiego w całym internecie i dlatego dzisiaj trwa wielka burza, ponieważ on pewne rzeczy powiedział i tak dalej. Ale co jest najważniejsze w tym wszystkim, to jest to, że względem pani Beaty Andreas on się okazał niesłowny. No i właśnie dlatego mi podpadł, ponieważ był niesłowny. No to tak mogę powiedzieć. Politycy mają to do siebie, że oni nie zawsze dotrzymują słowa. I w tym przypadku było tak, że też nie dotrzymał słowa. Chodziły drobne rzeczy, ale po prostu nie dotrzymał i dlatego przez 2016 rok specjalnie nie było żadnych kontaktów. Dopiero odezwał się w tym roku, zadzwonił do mnie, kiedy ja już wyszedłem ze szpitala. No i to było tyle. Ja robiłem te filmy o Krymie,
No i też była następna rozmowa na ten temat i to wszystko się praktycznie skończyło. Natomiast co chcę Państwu powiedzieć? Polityka jest polityką, każdy ją zna, jak ona wygląda. Ja Państwu dam materiały, które Pani Andreas nakręciła wspólnie ze mną swojego czasu i tam dowiecie się takich rzeczy, właśnie takich prawnych kwestii, które Pani Andreas doskonale o tym wiedziała właśnie już zanim się spotkała ze mną i zaczęliśmy robić filmy historyczne. No i tu praktycznie można powiedzieć, że kończy się historia stanowiska mojego, natomiast moja jakby historia z panem Potockim. I co mogę tutaj powiedzieć jeszcze, że Państwo jesteście bardzo zainteresowani tym, ponieważ pokładacie bardzo duże nadzieje. Część z widzów Królewskiej Telewizji pokłada bardzo wielkie nadzieje. Są przeciwnicy, są zwolennicy i tak dalej. Ja Państwu powiem tak. W tej chwili nie ma to już najmniejszego znaczenia. To jest polityka. Ja to może czasami użyję takiego przykładu, że żmije gryzą się za ogony. O, może w ten sposób. One się gryzą. One tak sobie kłębią. Widzicie, jak jest jakieś takie na takich filmach, widzicie, tak pełno tam, chyba Indiana Jones to był ten film, nie? One tam się kłębią, tego się gryzą za ogony, nie? Nawet tak po prostu na drugą tam w twarz, nie? A więc to jest, tak też mije, wszystkie się kłębią. To tak samo jest właśnie ta bitwa w internecie, że koniecznie chcecie, żebym ja przekonywał tutaj kogoś, że proszę mi potwierdzić, że to jest hrabia, proszę mi, że to jest prezydent i tak dalej, tam piszecie różne rzeczy. Linkujecie materiały, że to wszyscy patrioci muszą wiedzieć, że to jest ten, o, Potocki jest zły, no w porządku. Patrioci chcą, no później się okazuje, że no powiedzmy te metody, które mi się powiedzmy robi, powiedzmy koło pióra temu panu, jak to się mówi, no to są takie metody, jak zrobiono przez niepocentryzm, a więc tu się nic nie zmienia, więc metodologia jest następująca. Jedna władza chce się obronić, a druga władza nie chce płacić. Proste. No to są proste rzeczy. To nie trzeba tutaj żadnej filozofii, to się wszystko można skwitować jednym zdaniem. Jedni nie chcą odpuścić władzy, no mają swoje profity, a drudzy nie chcą płacić, nie? Chociaż są na musiku, powinni, ale nie chcą płacić. A ci nie chcą oddać, no bo oni nie wezmą, bo ich praktycznie nie ma, bo nie są nieuprawnieni do tego, żeby wziąć. No i to się zaczyna problem. No, ale co chcę jeszcze powiedzieć, ja zrobiłem w maju zeszłego roku taki film, bo jeżeli tutaj mówimy o drugiej RP, no to musimy też zastanowić się, co było z kwestią tak zwanego Banku Centralnego Polski sprzed tym, do kogo on należał. Zrobiłem na ten temat film, Państwu też wszystko zalinkuję. Obejrzyjcie sobie jeszcze raz, może część już zna ten film. I to jest właśnie też ważny punkt, no taki, patrzę na to wszystko tak obiektywnie, musimy się też odpowiedzieć na to pytanie, więc po prostu jest dużo rzeczy, które powodują pytania, natomiast brakuje odpowiedzi. Dlatego jeżeli ktoś chce jakiś tam rozwiązać jakiś problem z pomocy tego pana, no to słuchajcie, to jest tak, każdy polityk jest poddany temu czy innemu, innych poddany siłom tych, które stoją za jego plecami. O, w ten sposób. Tak to wygląda. A więc wszystko, co to, więc tak to wygląda. Ale natomiast, no, jeżeli chodzi o polityków, oni mają jedną wadę, bardzo ważną wadę. Oni nie mają siły, żeby cokolwiek zmienić. Wiecie dlaczego? Oni nie mają siły, wszyscy nie mają siły. Jedni mówią, będą tam rozdawać pieniądze, drudzy będą obiecywać złote góry, trzeci będą i tak dalej. Oni wszyscy nie mają siły do dokonania gruntownych zmian. Ponieważ władza hybrycka, o, tak powiem, władza hybrycka jest sterowana demonami i nic się nie przesunie o milimetr ku dobremu, jeżeli nadal demony będą funkcjonować i hybrydy. Dopiero kiedy ojciec niebiański, ten, który mieszka w kuli, dokona usunięcia, skasowania demonów i później hybryd, to dopiero wtedy można cokolwiek zrobić. To
To tak powiedzmy dla otrzeźwienia. A sytuacja jest tak dynamiczna, codziennie coś się dzieje. My tutaj chcemy też zrobić kolejny jakiś taki film, że powiedzmy, jak duży jest powiedzmy wpływ demonów i hybryd, chociażby na nasze życie tutaj. Jak to jest bardzo silne, przerabiamy temat. Sytuacja jest tak aktywna, że dynamiczna, że to po prostu odzwierciedla się to nawet na nas. Dlatego kwestie polityczne, słuchajcie, jeżeli ktoś chce tym żyć, no to niech sobie żyje, bo to jest zasada wolnej woli. Natomiast pokładanie nadziei to zupełnie coś innego. Bo jeżeli pokładać nadzieję, to tylko w tym, który ma siłę. A więc proszę sobie wyobrazić. Już go próbowali sprzątnąć tam w tej, tam na górze. Szturmowali pałac od 23 przez parę tygodni i nic. Roje maszyn, które szturmowały tą bańkę energetyczną, ten pałac najwyższego, nie dały rady. Czyli proszę zwrócić uwagę, to jest dopiero siła, która może zaprowadzić zupełnie inne warunki. Dopiero wtedy, kiedy ta siła zacznie działalność twórczą, zmieniając te warunki hybrydzkie tutaj na Ziemi, to dopiero wtedy będzie dobrze. A na razie wszystkie nadzieje na dobrze mogą nie wypalić, bo jest siła demoniczna, która pilnuje hybrydy, która im dyktuje warunki, żeby było tak, a nie inaczej. Do tego czasu, jak hybrydy będą istnieć, jak i demony, powtórzę jeszcze raz, nic się nie przesunie ku dobremu, nawet na milimetr. To tyle o panu Potockim. Także dziękuję za uwagę. Do następnego razu.